Siemanko mordy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj drugi odcinek, początek przygody, tak nazwijmy tą serię. Jak widzicie, jesteśmy w wiosce i w żelaznych setach. Dlaczego? Dlatego, że dwa razy padło nam nagrywanie, ponieważ chcieliśmy nagrać od razu trzy części. Niestety dwa razy padło nagrywanie, dlatego nic się nie nagrało. Dlatego, no niestety, ale jesteśmy w wiosce, moje oku wygląda tak. Tutaj macie moje przedmioty, możecie sobie zobaczyć. No i obecnie osiedliliśmy się w tej wiosce i znowu ze mną Mati, siemano. Siemanko widzowie, subskrybujcie. Powiedzcie tylko, że przyciszę sobie Minecrafta, bo trochę za głośno jest. Dobra, nice. W ogóle mieszkamy... Ja go zaraz stukę, naprawdę. Mieszkamy sobie w tym największym domku po prostu, ale z czasem na pewno będziemy oddzielnie, chociaż to wy mieliście to decydować, także czekamy, więc piszcie w komentarzach. Pokazywałeś to. W ogóle widzę, że chyba pokazywałem to w pierwszym odcinku, ale nie byłem pewien, czy to nie było w drugiej, jak nam padło nagrywanie. W wiosce zrespił się domek wiedźmy. No nie, bo to są dwa biomy obok siebie. A ci co robił w klatce? Co? Ja też się zastanawiam, nie? Mamy ziby. Bo my jeszcze nawet dobrze nie przeszukaliśmy tej wioski. No zaczęliśmy, nie skończyliśmy, doszliśmy do nie skończyliśmy ten dom. Ej, Mati, napisz kordy na czacie. Czyli to jest... Kordy wioski. Ja koordynatu w ogóle nie. To jest blok? Blok po prostu? Nie, dobra. Ja widzę, że nie ogarniasz. Musimy znaleźć jakiegoś cave'a w pobliżu. Ja nie umiem koordynatów. Ja też na kordy nie umiem chodzić. Ja nie umiem po prostu koordynatów. Ja po prostu nowe miejsce. Ja w ogóle nie mogę F3, bo mi się wtedy podgłaśnie. Chociaż to sobie... tego Mariusza. Ja mam na przykład pod piątką na padzie, na numpadzie. Nie mam tego. Ja może on podskoczy. Ej, to jest cave w wiosce XD. Chyba cave. Chodź tu. Gdzie jesteś? Co by idę? Zaraz tam idę do ciebie, nie? Dobra. Tutaj! Za tobą, z tyłu! Z tyłu i musisz skręcić w twoje prawo. No, chodź. Tutaj też jest, zobacz. No tu. Dobra, idziemy. Pochodnie trzeba wziąć. I tarczę. Masz tarczę? Mam. Ale jedzenia mam mało. Ja mam 30 chleba, to się jakoś podzielimy. Chodź. O, chodź. Ale to jest ten. No to kop, a ja będę szukał, gdzie to jest. Dobra, tutaj jest koniec z jednej strony. Tam. To idziemy tam głębiej. Tam. Gdzie poszłeś? Tutaj jest jeszcze... Poczekaj na mnie, bo ja nabiłem kilofa z bazy. Z bazy, z domku naszego. Gdzie, którędy tu się wchodzi? Ale tutaj żelazo jest, zbieramy, nie? No tak, tylko ja kilofa nie wziąłem. Poczekaj. Kifola sobie nie wziąłem. Dobra, to ja też kilofa zrobię, nie? Zaraz mi to wywróci, tylko... Bo nie wziąłem sobie kifola, bo zrobimy. Czy od razu prześpimy, nie? No. Jeżeli widzowie chcecie, na przykład żebyśmy zagrali w Bedwarshiki, to możecie dać znać w komentarzach. Tylko ja wam widzowie zaznaczę, ja w Bedwarshiki jestem Ramusem. Nie umiem. Naprawdę nie umiem. Chodź. Czemu cię wywaliło z gry? Nie, ja jestem krzyk dalej. Ale
mam taki robić żelazny kilo. No to nie się pytasz o takie rzeczy, że takie chcesz. W ogóle widzowie, to miała być łapka w górę. A tak to nie wygląda niestety. Jaki robimy cel, żeby ile widzowie mają łapek w górę zostawić? Tak na początek serii myślę 5 łapeczek i kolejny odcinek. U mnie to jedna albo dwie. U ciebie 3 nie zostawią i będzie nic. Popatrz, tutaj jest pszenica. Tak jak to nasza przyjaciółka Rodo, nie mogę powiedzieć imienia, powiedziała paszyca, pamiętasz? O nie! To nie jest łapaszyca, pamiętam, no. A wtedy była beka, że nie miała powiedziała, nie zbieraj tego, nie chcę, rośnie. Marchewki zbierałem. Idę rozmnożyć świnki. Ej, marchewkami się świnki chyba rozmnażało, no nie? Tak. I też żywotkami. O, to dobrze, bo mam tego dużo. Cześć. O, nie się rozmnażają. Jest! Mam! Udało się! Masz, żyj. I to wiedzisko w opisie polecam. Tak jest. No macie, jedźcie. A, to już was nie interesuje? Mnie się coś zbugowało i nie widzę tego twojego skina, tylko widzę Steve'a. Ja mam u siebie Alex. No, mi się zepsuło. A mnie też zepsuło. Zepsuło mi się tą skina ten... Dobra, to chodź, lecimy do tego cave'a. Popatrz, kolejne świnki, a. Zbieramy każde żelazo. Zamów. Żelazo się przyda do kowadła, nie? Byku. No, przyda nam się na jęczanki. Gdzie ty poszłeś? To będzie dobra, pani, nie? Tutaj chyba jest... O, trzcina. O kurde! O chłopie, zawaliła się cała... Chłopie! Jak będziesz oglądał odcinek, to zobaczysz, co tutaj cała góra się zawaliła. Jak wziąłem trzcinę. Trzcinę. A powiedz rabarbar. Rabarbar. Ej, czekaj, którym teraz stąd wyjść, bo... A postawiłeś pochodnie i się zawaliło wszystko? Nie, ja po prostu trzcinę zabrałem. Chyba. Tutaj jest to... Halo? A tu gdzie jest ten cave? Trzeba tu poszukać. Tutaj. Nie? Tutaj chodź. Idę, myślałem, że to będzie większy. Idziemy niżej czy wyżej? Pójdziemy do tego drugiego zobaczyć. O, brawo. O, za pierwszym wyleciał, dobra. Chodź do tego drugiego cave'a. Ja kopię węgla trochę. Dobra, to ja już idę do tego drugiego cave'a. No to ja pójdę tam głębiej. Dobra, byku, to nawet nie jest cave, to jest tylko taka dziura. Ale czekaj, tu jest kolejna dziura, może to będzie cave? Tak, tutaj jest cave. Jego perspektywy będziecie mieli w opisie wstawiony, nie? Wbijcie sobie na kanał, tak będzie twój. No. I to w o wiele lepszej jakości, bo mnie pewnie się będzie zacinać. Wiesz, jeszcze nie ustawiłeś OBS-a. Kupię. Tylko do tego. Dobra, chodź, bo tutaj mam cave'a. No. Jak się przestraszyłem. Internetem jest słabo, więc... Jeśli chcecie, żeby Mateusz poprawił swój internet i swoje nagrywanie, to zostawcie łapkę w górę. I zostawcie... Serduszka mi usuwają się dopiero po pół godziny, jak spadnę z wysokości, no nie? Gdzie ty jesteś? A tutaj. Chodź. Dobra, to idziemy?
No idzie. Czekaj, bo ja pochodnie nie zrobiłem, widzę, że będą mi narzekali, że ciemno mają. A ja mam pochodnie, wiesz, ja rozświetlam. Bo ja nie byłem wcześniej z tobą, więc... To też żelazo. Tutaj żelazo. Trzeba była tylko jedna sztuka. Ogórek, uważaj na ogórka. Dobra, eksplodowała. Ale kobel darmowy, nie? Tak, darmowy był. Tak się skończyło, tak się skończyło. Czekaj, nie, to było i tyle? Co? I tyle? Masz powtórę? Kurczę, bo właśnie mi zacina. Nie ma tutaj już krewi widzowy, więc trochę smutek. Ale możemy przejść się jeszcze i porozmawiać. Jest tu na powtórę jakieś krewi. Nie, jeszcze wszystko tam. Ja zbieram marchewki i ten. Daj mi marchewki, obsory. Daj mi marchewki, to jest zasada tutaj. Tylko będą rosły marchewki. O, jest nowy marchew, kurze, tutaj. Nie mam bloków. To tak jakoś... To jest darmowe drewno. Darmowe żelazo, Mariusz. Kurde, zmarnowałem blok. No. Dobra. Teraz pamiętam tak. Taki debil. Nie, nie utłuczę, spokojnie. Ja mam skill. O, tu jest skill. Chodź tutaj, tutaj, żeby mógł go uderzyć. Uciekaj, uciekaj do domku, a ja będę go kwiatał. Ale on pójdzie za mną. Czekaj. On nie odpuści. Ile drop? 3. Trzymaj, bo jest co. Też? O, tam Kevin był, pamiętasz? Chodź, tutaj. O, tu taka dziurka. A ciekawe, czy też... Patrz tutaj, o. Zobaczmy, czy jest warto, to chyba nie warto. Chodź na chwilkę no, tutaj. Tutaj. Chodź na chwilę, Mati. No idę. Postawiłem sobie tutaj wodę i ktoś mi ją zniszczył. Co? Tak się nie da. Postawiłeś na nią pochodnie i zniknęła. Aha, i to jest B. Tak, to był, jak to był przypadek. O, zbiorę miedzi trochę. Ja tutaj mam dużo żelaza. Chyba dużo. Zbieraj żelazo, ja zbiorę tą miedź. Może się miedź do czegoś przyda, nie? Chcę zrobić coś ładnego. O, tutaj też jest żelazo. Co? Drugie żelazo to pomijasz, nie? Rozumiesz, byku? To co? Tutaj już znalazłem kolejne żelazo. O kurde, to jest kolejna dziura. Ile tu dziur jest? Ej, chodź, bo ja tutaj wpadłem, chodź. A widzę cię, no, widzę. Ile tych dziur jest? Co jest, chłopak? Ale zależy, chcemy iść jak najgłębiej pod jaksy. O, jest żelazo. Już tam się skończyło? Mhm, ale tutaj jeszcze się ciągnie, w dwie strony. A tam się skończyło już tam z tyłu, tak? No. Ej, masz węgiel? Dole. Mam. To rzuć mi trochę. Masz pół. A po co ci węgiel? O, masz kolejna dziura. No i tutaj by nie myśli, bo to jest najgłębsze chyba. Jestem debilem chyba. Chyba jestem debilem definitywnym. Dlaczego? Rzuciłem perłę przez... Dobra. Kto powiedział, że będziemy tutaj zabijać smoka, no? A? Kurde, skończył się cave. Idziemy jeszcze w drugą stronę? Mamy lagi, że to szok, nie?
Kupię węgiel. Żelazo. To może tu. Chodź. No czekaj, muszę zjeść. Patrz. Zamknięty. Dobra, chodź, i my wychodzimy z tej dziury. Ej, sprawdźmy, czy się nagrywa, żeby znowu nie było przypału. Nie, to jest spokojnie. Nie, no nagrywa się spokojnie. I tak, umiem. Tak, a nie byśmy stąd odkryli, nie? Uczę, że go spokojnie. Stara kwestia. Patrz. Co to było? To tak spada? Co to jest? Co to za bloki? To jest stalagmity i połączone to są stalagmaty. Blok nacieku. Tam jest żelazo. To ty idź głębiej, a ja pójdę tutaj, bo może być tu żelazo sporo. Nie gadaj! Co? Czekaj. Dobra, idę do ciebie, bo pewnie to nie widzisz coś kozackiego, ale ja tego nie widzę. No. Od razu zajmuję tą rzecz. O, absolutnie. No właśnie chcę go zabrać. O, ale słuchaj. Możesz go, ale weź wodę i możesz ten. Możesz go do tego, do wiadra wyjąć, nie? Będzie naszą ozdobą, będzie naszym takim zwierzątkiem. O, jest tutaj jeszcze złoto, które się przyda do tej wiadry. I to daj mi ten, to wypuść go i daj mi wiadro. Chcę też zdobyć achievement najsłodszy drapieżnik. Nie. Potem, bo on się umrze tak, no. Kopalnia jest opuszczona chyba, bo drewno, no. O, może być ta spawner, bo jak spawner będzie pani, to jesteśmy w 7 niebie. Jest spawner? Nie wiem, nie widzę tutaj nic. Chodź tam, tutaj. O, lapis lazuli. Ej, pamiętasz ten trik z lapisem? Gdzie się trzeba kopać? To jakiś trik był taki, że... Nie wiem, nie pamiętam. Oj, sorry. To co ty robisz? Nie wiem, może zabić, nie? No dobra, ja sobie weź wylej wody trochę. Albo to ty tutaj bądź, a ja pójdę tam eksplorować dalej tą kopalnię. Nie, Mati, chodź ze mną w razie, żeby zginął i żeby itemy moje. Dobra, idę z tobą jednak. Było lepiej, żebyśmy nie umarli, nie? To też szczególnie ten nowy update, ten nowy rudy i ten drink, to w ogóle jest piękne wszystko, nie? Ja mam 45 żelaza i teraz kopę następny. A on 22 żelaza. Tego, które... Musimy ogarnąć diaksy, enchant i tt. Nie wiesz o co chodzi, wiesz o co chodzi. No to ja bym bardziej diaksów szukał gdzieś tutaj, przy lawie. Potem się, to będzie długa seria, więc jeżeli chcecie, się to tak tutaj... łatkujcie. Dobra, ja wchodzę, bo jest chyba spawny, bo słyszę pająki. Jeszcze trochę byki i będziemy kończyć. Zrobię tutaj taką miejscówkę do pożegnania. Hop. Ja mam coś głębszego tutaj. Bardzo głębokie. Chodź do mnie. Czekaj. Będziemy tutaj kończyć odcinek. Jej. Dobra, już idę do ciebie. A będzie zrobić też mapkę w górę, nie? Gdzie ty jesteś? Mamy spawner, bo jest mnóstwo małych pająków, które o, widzę tutaj, nie? Chodź. I tym, tak. I z absolutem... Ty ma chce? Z absolutem w ręce. Z absolutem w ręce. Tak to się czyta? Z aksolotem w ręce. Kończymy dzisiejszy odcinek. Chciałbyś coś jeszcze powiedzieć, Mati? Chciałbym coś jeszcze powiedzieć, poczekaj chwilę. Co to było? Chciałem tyle powiedzieć. Nie, no nie chcę, tylko jest to
to były ten. Dobra, dzięki bardzo za oglądanie. Kończymy dzisiejszy odcinek, na razie. Link do Discorda i do perspektywy Matiego w opisie.